Witajcie, dziewiarki. Zgodnie z tym, że poprosiłyście nas o to, żebyśmy pokazały wam troszeczkę takich nietypowych robótek na szydełku, takie alternatywne możliwości tej techniki, chciałabym wam dzisiaj pokazać trzy różne rzeczy, które odchodzą od takiego tradycyjnego pojęcia szydełka. Nie jest to serweta, nie jest to firanka, nie jest to taka tradycyjna koroneczka, ale również są to rzeczy do wykonania szydełkiem i również pokazują, jak wielki potencjał ma ta technika. Pierwszą taką rzeczą chciałam wam pokazać twórcze wykorzystanie błędu, ponieważ używanie źle dobranych narzędzi teoretycznie uważamy za błąd. Ale tutaj robiąc takie przedmioty użytkowe, jakieś podkładki na stół, w tym wypadku okładki do notesu, fajnie jest źle dobrać narzędzie. To, co mam na kolanach, to jest mój notes służący mi już od ponad roku, czyli można się przyjrzeć, jest całkiem wytrzymały, bardzo ładnie, nie mechać się za bardzo, nie niszczy się. On jest wykonany z włóczki, do której dedykowane są druty w rozmiarze 5 mm. Ja wykonałam tą okładkę, używając szydełka 2,5 mm, siłując się z nim strasznie, ale robiąc bardzo gęste półsłupki, uzyskałam taką blaszkę, która po włożeniu niezbyt grubej tektury dała mi dość sztywną okładkę, uzbroiłam tylko w kółka i mam bardzo wygodny notes, który mimo bardzo niehumanitarnego traktowania, wrzucenia do torebki, w której wiadomo, szczotka do włosów, klucze, cała masa takich niszczących rzeczy nam się działa razem z nim, ma się całkiem dobrze. Także blaszka, taka szydełkowa, wykonana na skrajnie za małym szydełku, może nam również fajnie posłużyć, jeśli tylko wybierzemy jej właściwe zastosowanie. To taki pierwszy. Drugą rzeczą, którą chciałam wam pokazać, jest praca na szydełku z włóczkami, z włoskiem, praca moherkiem. Tutaj specjalnie dla was wykonałam próbkę z włóczki Moher Luz de Grade. To jest bardzo fajny moherek z jedwabiem. Tak? Bardzo cieniutki. Dobrałam do niego, tak jak już w poprzednim odcinku wam opowiedziałam, szydełko o rozmiar mniejsze niż to, które zaleca, niż druty, które zaleca producent. Ten moherek tutaj na etykiecie jest napisane, że powinno się przerabiać na drutach 3-3,5. Ja użyłam szydełka 2,5 i wykonałam taką klasyczną siateczkę. Jak widać, używając moherku i szydełka, osiągamy taką siatkę o lekko takim rozmydlonym wzorze. Wzór widać. Wszelką koronkę, jeśli zrobimy chustę czy jakąś ażurową bluzeczkę, koronkę będzie widać, ten wzór będzie taki o łagodniejszym rysunku. Też jest to do wykorzystania. Używamy szydełka troszeczkę mniejszego niż zalecane druty i możemy osiągnąć takie efekty zbliżone do tej mojej próbki. Przy czym tutaj muszę powtórzyć radę, której udzieliła wam już w jednym z naszych odcinków Makunka. Koniecznie róbcie próbkę. W przypadku pracy z moherkiem na szydełku próbka jest absolutnie niezbędna, dlatego zanim zaczniecie dziergać jakąś większą sztukę szydełkiem z moherku, warto zrobić sobie próbkę, wymierzyć ją dokładnie, przeliczyć ilość powtórzeń wzoru, również upewnić się, że ten wzór jest dla was jasny, że macie go dobrze odczytany, ponieważ moherek jest bezlitosny, nie daje się spruć. Przerobiony na szydełku, próby prucia doprowadzą do tego, że zniszczymy to włókno, dlatego tutaj należy bardzo starannie zwrócić uwagę na to, czy jestem absolutnie gotowa do tej robótki. Szkoda, czasami mamy naprawdę fajną włóczkę, jak na przykład ten moherek, który teraz wam pokazałam. Czasem szkoda byłoby go zmarnować, po prostu nie przygotowawszy się do robótki odpowiednio. Wiadomo, w przypadku innej włóczki stracimy tylko czas, który poświęcimy na poprawki, a tutaj niestety zagrożenie jest dużo większe. Niemniej jednak efekt, ta delikatna koroneczka o takim właśnie łagodniejszym narysie, moim zdaniem jest tego wart. Trzecią rzeczą, którą chcę wam pokazać, jest replika kultowego już w tej chwili komina z włóczki Sol de Grade, który pokazały wam w swoim odcinku Mariolcia z Magdą. Wiem, że ten komin bardzo wam się spodobał, dlatego chciałabym pokazać wam, jak podobny efekt osiągnąć na szydełku, żeby te z was, które preferują szydełko, nie czuły się pokrzywdzone. Do wykonania tego mojego komina wybrałam włóczkę Stilla Lana Mondia. To jest również tasiemka, taka jak Sol de Grade, również bawełniana, lecz nieco cieńsza.
Soldegrade w Motku, 100-gramową ma 190 metrów, Scylla na 50 metrów ma 110, 50 gram ma 110 metrów, czyli 220 metrów w 100 gramach. Dlaczego cieńsza włóczka? Kiedy pracujemy szydełkiem, ilość tych niteczek poziomych na tej dzianinie jest dużo większa, więc jeśli użyjemy grubej tasiemki, ten komin będzie większy, będzie cięższy, a ja dążyłam do tego, żeby osiągnąć efekt podobny do tego, który dziewczyny osiągnęły pracując z włóczką Soldegrade. Dla urozmaicenia posłużyłam się również nowością Scylla Print, która ma taki fajny, niejednorodny kolor, moim zdaniem z tym antycznym różem będzie się bardzo ładnie komponować. Także za momencik pokażę Wam, jak wykonać tego typu splot na szydełku. Aby rozpocząć dzierganie takiego komina, potrzebujemy nabrać sobie nieparzystą ilość oczek łańcuszka. W moim wypadku to są 33 oczka. Jeśli macie ochotę na szerszy komin, to wiadomo, trzeba nabrać trochę więcej oczek. Wracamy półsłupkami i z tego miejsca możemy zaczynać. Pierwsze takie długie oczko wyciągamy sobie, takie właśnie długie, i aby utrzymać równą długość tych oczek, przytrzymujemy je paznokciem i przykładamy do kciuka. I każde kolejne oczko mniej więcej, żeby nam sięgało do tego samego miejsca, wtedy one będą równe. Przerabiamy tak, jakbyśmy przerabiały bardzo luźny półsłupek i oczko łańcuszka. Przytrzymujemy to, co mamy już zrobione, wbijamy szydełko dwa oczka dalej i znów wyciągamy bardzo długie oczko, przymierzamy długość do palca, do kciuka, przerabiamy i jedno oczko łańcuszka i drugie wolne oczko jest naszym kolejnym, w które będziemy się wbijać. W ten sposób potrzebujemy przerobić sobie cały rząd, zwracając uwagę, żeby wyciągać w miarę równe te długie oczka. Nie jest to oczywiście prawem. Minimalne różnice w długości zginą w tym dość bogatym splocie, ale warto na to zwrócić uwagę. Przy czym nie martwcie się, po dwóch, trzech rzędach to już naprawdę te oczka wyciąga się odruchowo, już to przytrzymywanie palcem nie jest takie konieczne. Dłoń pamięta lepiej niż głowa. Takim istotnym elementem przy dzierganiu tych wyciąganych długich oczek jest to, żeby mieć wygodne szydełko. No tutaj w to wyciągnięcie tej nitki takiej długiej trzeba włożyć troszeczkę siły. I tak w przypadku jednego, dwóch rządków to wydaje się takie nic, ale naprawdę jeśli się zaprzeć i chcieć zrobić cały komin w jeden wieczór, to można naprawdę bardzo zmęczyć nadgarstek, a wszystkie my chyba musimy bardzo cenić swoje dłonie, uważać na nie, bo każda kontuzja wiąże się z tą ogromną przykrością, że dziergać nie można. Tak. Warto sobie więcej włóczki odwinąć na wstępie, wtedy się łatwiej wyciąga. I tak, już powoli kończę ten rząd. Jeszcze przy ostatnim oczku powtórzę, jaka jest sekwencja ruchów. To jest, wyciągam, przymierzam, przerabiam obie nitki z szydełka, tak jakbym przerabiała półsłupek, i robię oczko łańcuszka. To, co teraz, przerobiwszy ten rządek, osiągnęłam, ma postać takiej troszeczkę ściągniętej harmonijki. Żeby ją zabezpieczyć, bo ona teraz jest bardzo delikatna, bardzo nieodporna na wszelkie szarpnięcia, zahaczenia tego typu. Tutaj, kiedy rozłożę nitki, ukazują mi się takie poprzeczki. Zrobię sobie teraz oczko łańcuszka i na każdej z tych poprzeczek, żeby utrzymać co rząd równą ilość oczek, robię dwa półsłupki, owijając je dookoła tej poprzeczki, nie wbijając się pomiędzy nitki poziome. Tutaj, jak się rozłoży delikatnie te pionowe niteczki, to ta poprzeczka staje się czytelna i wyraźna. Wiadomo, za co łapać.
Na każdym z nich robimy 2 półsłupki. Bądź słupki, jeśli chcemy mieć szerszą tą część sztywną. To jest ta część, która powstaje z tych półsłupków. Jeśli chcemy, żeby ona była nieco, nieco szersza, możemy posłużyć się słupkami. Tutaj mamy pełną dowolność tego, jak sobie swój komin skonstruujemy. I ostatnia poprzeczka. Jako że oczek była liczba nieparzysta, a tutaj przerabiałyśmy cały czas po 2 półsłupki, musimy jeszcze zabezpieczyć to pierwsze oczko. Żeby je zabezpieczyć, musimy rozdzielić nitki w tym pęczku, przełożyć szydełko pomiędzy nimi i również przerobić półsłupek. Wtedy nie ma groźby, że to pierwsze oczko, które zawsze jest zagrożone tym, że coś nam się może ześlizgnąć czy przesunąć, będzie zabezpieczony, nic tu się już nie stanie. Żeby wykonać taki dokładnie komin jak ten mój, w tej chwili jeszcze musimy nawrócić półsłupkami i powtarzamy całą sekwencję. Ilość powtórzeń zależy od planowanej długości komina. Tak to wygląda na już. Oczywiście tutaj ja sobie zastosowałam takie rozwiązanie, że wyciągałam czasem dłuższe, czasem krótsze te oczka. To też, jeśli będziemy nad tym panować, jeśli zrobimy to w jakiś fajny, przemyślany sposób, to może dodać urody naszemu kominowi. Mam nadzieję, że to, co Wam pokazałam, wzbogaci Wasz warsztat pracy szydełkowy, że również będziecie mogły wykonać sobie taki fajny letni dodatek, jakim jest ten komin. Do widzenia!